Sponsorem programu jest Orlen. Latem 2024 w Paryżu. Latem 2024 w Paryżu e, będę walczyła o medal olimpijski. Tak. Takie jest moje zdanie, więc tak powiem. Złoty medal? Czy w tym momencie, w tych okolicznościach yy, każdy medal będzie dla ciebie satysfakcjonujący? Tak, w tym momencie trochę scenariusz się scenariusz zmienił i każdy medal będzie dla mnie satysfakcjonujący. Niemniej jednak moja mentalność nie pozwala mi mówić albo myśleć o tym, że jadę gdzieś po srebrny czy brązowy, yy, tylko zawsze celuję w ten medal najcenniejszego kruszcu. I mówi to kobieta, która jest w dziewiątym miesiącu ciąży, która gdzieś tam pod koniec stycznia powinna urodzić Bobaska, a 7 i 8 sierpnia są zawody siedmioboju na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Tak, dokładnie tak. A masz Budzisz sporo kontrowersji aktualnie, bo cały czas jesteś w treningu. Pytanie, w jak mocnym treningu? Jak ty sama go określasz, bo na filmikach, które wrzucasz w mediach społecznościowych, w tym całkiem sporym pięknym brzuszkiem. No wygląda to dość hardkorowo, tak bym powiedziała. A jak jest w Twoim odczuciu? W moim odczuciu jest tak, że mogłoby być znacznie ciężej, e, ale nie mamy badań naukowych popartych e, takim stwierdzeniem, że jest to bezpieczne, więc sugerujemy się tylko tym, co jest nam znane i dostępne, więc te obciążenia treningowe są znacznie mniejsze niż do tej pory miałam okazję przyzwyczaić swoje ciało. E, ale jednak jestem w pełni świadoma tego, że rozwija się we mnie życie i że to życie musi mieć maksymalnie komfortowe warunki do tego, żeby móc faktycznie być w zdrowiu, w zdrowiu przyjść na świat. Więc te treningi są o takiej intensywności, w jakiej e, wszyscy wyrażają zgodę i kontrolują. Ja osobiście uważam, że mogłoby być znacznie ciężej i nie jest to dla mnie trening mocno obciążający. Faktycznie może jak biegam, to sapię jak parowóz i, i to już jest dla obs, obcych osób i osób z zewnątrz coś nowego i coś dziwnego. Ale dla mnie to nie jest żaden wysiłek, który pozwala mi myśleć o tym, że jakieś realne zagrożenie jest czy hazarogiem, czy, ha czy, czy w jakiejkolwiek innej postaci. Więc e, tak naprawdę realizuję plan treningowy na tyle, na ile to możliwe. Gdzieś tam powoli przesuwam te, te granice i mówię trenerowi, że to jeszcze nie jest moment na to, żeby zejść ze sceny i, i już przygotowywać się do porodu, bo mam wrażenie, że wszystko e, idzie zgodnie z planem. Ja nie odczuwam żadnych dolegliwości bolesnych. E, wyniki mam bardziej wzorcowe niż kobiety w ciąży, które nie uprawiają sportu. Więc tak naprawdę yy, uważam, że robimy wszystko zgodnie z zaleceniem lekarzy i zgodnie z naszą taką sportową wolą. To jakbyś określiła, określiła procentowo, to jest jaki procent twoich możliwości, to co wykonujesz aktualnie, albo inaczej, jaki procent obciążeń treningowych, które być w tym okresie normalnie, nie będąc w ciąży? Yy, teoretycznie jest to 60%, tylko że trzeba też zaznaczyć, że dla mnie 60% to tak naprawdę ja to odczuwam jak jakieś 20, bo tylko tak naprawdę dla mnie wysiłek na najwyższym i na tym maksymalnym poziomie jest jakkolwiek odczuwalny. Więc dla mnie te 60% to jest takie przesowe pitu-pitu i to może wyglądać na jakąś ciężką jednostkę, ale ja naprawdę znacznie ciężej trenowałam przez kilka lat i przyzwyczajałam swój organizm do zupełnie innych obciążeń treningowych. I, i teraz te, te jednostki treningowe to są dla mnie dosyć przyjemne, e, nie wymagają żadnego stresu, nie wymagają większego przygotowania, więc... Tak naprawdę realizuję też zastępczy plan treningowy, dużo jednostek rehabilitacyjnych, żeby przygotować ten organizm do bardzo ciężkiej pracy po porodzie. I to jest dla mnie taki okres, kiedy robimy to, na co pozwalają nam badania naukowe. Robimy to wszystko w komitywie z lekarzami prowadzącymi. No i do tego ja dodaję możliwie wszystkie jednostki i ćwiczenia rehabilitacyjne znane mi, żeby móc zapobiegać i w te 4-4,5 miesiąca, może nawet 5, w zależności od trwania połogu. Przygotować się maksymalnie najlepiej do Paryża. Sponsorem programu był Orlen.